No Jezu. Nie wierzę w to. Piwnica, trzeci akt. Akt trzeci, piwnica. Let's go! Let's go! Ja wolę się jaram. Tak jest miło. No, faktycznie, faktycznie. Oczywiście to jest obraz. Ale my idziemy tutaj. Tak. Tak. Oczywiście wyłączymy prąd. Nie wiem po co jeszcze. Kto tu? O, ja wala. To jest cień. To jest cień. Jesteśmy naprawdę w piwnicy. Czy cię wezmę telewizor ze sobą? Nie wiem, gdzie ja mam się udać. Jest jakieś miejsce? Kurczę, nie mam zielonego pojęcia, co zrobić. Naprawdę. Ej. Nie mam pojęcia, co ja bym mógł zrobić w tym momencie. Ta piwnica jest trudna, ponieważ nie mam pojęcia co zrobić. Musiałbym się dowiedzieć. Kurczę, nie wiem. Słuchajcie, cień zniknął. Więc możemy tam dobiec. Schowałem się tam. Gdzie bardzo fajnie, bardzo fajnie. O kurczę. To będzie coś podobnego do wtedy ucieczki? Czemu nie mogę tu wejść? Jednak mogę. Okej. Co ja z tym zrobię? Mogę to otworzyć? Nie. Krzesło mi też nie będzie potrzebne. Zbytnio. A ten obraz. Ten obraz mi się wydaje, że nie jest... nie jest przypadkowy, chcę powiedzieć, ale chyba niestety jest, bo cienia tu nie ma. Tak, wszystko jasne, cienia tu nie ma, ale nie da się przedostać przez górę, więc ja nie mam pojęcia, jak my się tam dostaniemy. Najlepszą opcją chyba byłoby dostanie się gdzieś tutaj. Ja tu bez problemu powinienem wyskoczyć. Doskoczyć w sensie. Tak, udało się. Ja cię solę. Udało się. Zamknęłem, a więc sąsiad mnie tym razem nie goni. Jezu. Drzwi otwarte. Naprawdę. Drzwi są otwarte. Droga wolna. Czemu tam był chodzący karton? Znowu chodzący... Akt final. Finalny akt? Dzień dobry, kolego. To jest finalny akt. Czyli są właściwie cztery akty, a nie trzy. Okej, akt final. Cześć.
Cześć sąsiad. Ja może kucnę. Jestem malutki. Widzisz? Jestem taki malutki. Przesadzasz? Na co ty jesteś dziecko złe? Świat ci nic nie zrobiłem. No może tylko ci się wkradłem do piwnicy. No okej, okay, no dobra, ale nie musisz zamieniać się w olbrzyma i chcieć mnie zabić od razu, nie? Ja cię nie chciałem zabić. Chyba. Cholercia, spadłem, ale jestem głupi w parkour, nie? Jestem najgorszym parkurowcem w tej grze. Bum bum. Pum-pum. Pum-pum. Szybko mi to idzie jakoś. Za szybko moim zdaniem. Nie umiem tak. To chyba nie ja gram. Kartony mam? Mogę w niego rzucić? O, tu jest. Hej, sąsiad. Wilson. Przejmiesz? Przejmij. Dobrze. Tak to chyba miało być. Ja wszystko zrobiłem dobrze. Czy ja tu doskoczę? Piękny skok. Piękny. Dobrze. On mi chce chyba przywalić. Ale mu nie wyjdzie. Niestety. Nie przywali mi. Pójdę sobie. O! Na górze parkola. Co jest? Okej. Okay. Czy mi się przyda to wejście? Pokazuje mi, że na górze są parasole. Tam coś jest. Tam coś jest, ja tam wejdę. Ja tam wejdę, ja chcę wiedzieć, co tam jest. Wymysł, którym razem mi się przydaje, bo jestem bardzo krótki. Ten świat jest bardzo duży. Czuję się malutko. Jednak się nie opłacało tu wejść. Pum. Chciałem tam skoczyć, ale pokazuje mi tam na górze parasole. Mamy tutaj takie coś. I latarka. Trochę duża. Więc nie wiem. Nie chciałbym spaść. To raczej nie zakończyłoby się moją śmiercią niestety, ale i tak dosyć bym się bał. A może skoczyłbym? Będę tostem? Wystrzelę się może. Ale jak uruchomić tego toster? OMB. Jak się go uruchamia? Wiecie, napina. Tutaj jakoś? Wrzuca się tutaj coś? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, to był dużo szybszy sposób. A może ja bym tutaj skoczył? Bum. To chyba nie o to chodziło. Jak odpalić ten toster? Muszę zrobić parkour. Ja chyba muszę zrobić parkour. Czy ja się tam dostanę? Dostałem się bez problemu. Ale tam się nie dostanę niestety. Gdzie się mogę dostać? Nigdzie. Może tutaj? Tutaj? Nie mam pojęcia, gdzieś idę. Ale to mi się nie przydaje. Dobra, muszę wykminić, co zrobić, żeby to odpalić. Okej, okay, nie wiem jakim cudem, ale tutaj z pełno kartonów. Pewnie po to, żeby rzucać w tamto oto miejsce. W to. Wyceluimy. I rzucę. I ciekawe, czy trafię. Czy w ogóle zrobię wystarczająco daleki rzut. Za daleki. Nie wiem, czy to się uda.
idealnie w tym momencie. Za słabo. Kurde, wszystko wywaliłem. Walnąłem tak. Chyba nie trafiając. Czy trafiłem? OMB, chyba trafiłem. Ej, chyba trafiłem. Bez kitu, ale chyba trafiłem. Nie wiem kiedy nawet, bo nie było żadnego dźwięku, który by mnie poinformował o tym. No dobra, dzięki mam podwójnemu skokowi. Uda nam się to dużo szybciej. Tak, trafione. A wejdę sobie tu. Wyżej, jak ja teraz zginąłem w tym momencie bez kitu. Ej, no to dobra, to jeszcze jedna próba, przecież słuchajcie. Nie skończono mi liczbę prób, jak jestem w tym akcie. O kurde, spadłem. Ja najbardziej niezdarnie na świecie chyba przechodzę ten akt. Naprawdę chyba każdy lepiej ode mnie przechodzi ten akt, każdy. Ja go przechodzę tak wiecie. Jakbym umiał go przejść, a nie umiem, widzicie, nie? Widzicie, że większy problem mam z tym, że mi się po prostu nie chce tam chodzić. Dobra, ja to może wejdę i się udam tu. Nie trafiłem. Trochę spadłem. Nie mogę mieć jakiegoś spawn pointa. Spawn point by mi się bardzo przydał. Czy ja bym tu skoczył? No można tak powiedzieć. Wskakujemy tu. Tu też. Jestem. Udało się tym razem. Ja tam dolecę na spokojnie. OMB? Ja może... Ja nie wiem, jak ja tam nie wskoczyłem. To po pierwsze. Po drugie, muszę najpierw zobaczyć, gdzie jest, gdzie najlepiej bym mógł się wskoczyć. Bubu! Ale jestem mały, Boże. Jestem mały. Dobra, są tam takie rzeczy. Może najlepiej wskoczyć na to drewniane. Choć to jest chyba jeszcze wyżej niż to, na co chcieliśmy skoczyć, ale się nie udało, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jest to bardzo zły pomysł. I bardzo źle skoczyłem. Czy ja trafiłbym do... Nie. Nawet jakbym trafił, to by pewnie nic się nie stało. Parasole na górze. No wiem, że są na górze parasole, ale nie pozwalacie mi tam wskoczyć. Po prostu. Co ja mam powiedzieć, no? Nie pozwalają mi tam wskoczyć, no. Ja bym bardzo chciał. Ja bym bardzo chciał tam wskoczyć. Bum, bum. Bum, bum. Nie udało się. Niestety. W zasadzie jakoś, nie wiem, czy ja robię jakieś złe skoki. To chyba przechodzę najwolniej w historii, nie? Pobijamy rekord ze mną. Pobijacie ze mną rekord, słuchajcie. Będzie najwolniejsze przechodzenie piwnicy. Robię to 10 tysięczny raz. Tym razem musi się udać. Nie udało się. Ale jestem tu. Czy to się zakończy śmiercią? W takim razie tak. Boże święty, jestem taki niezdarny. Jestem taki niezdarny, nie? Ile ja razy spadłem? Kto to policzy? Naprawdę, serduszko. Ile ja zginąłem razy? 24? Albo więcej. O kurde.
zrobić? Kurde! Nie, błagam was, ludzie. Przecież mi się nie chce wchodzić po tym tak powoli, no patrzcie, no co to kurde ma być? Boże święty, no nawet po tym nie umiem wejść. Ale mnie wkurza ta gra, nie? Słuchajcie, akt final to jest jeden z najtrudniejszych aktów, nie? Jeden z najtrudniejszych aktów, ponieważ kurde, nie wiem tu wejść, znaczy nic nie pobije trzeciego aktu. Drugi najprostszy dla mnie, bo dla większości drugi jest trudniejszy niż pierwszy, dla mnie. Pierwszy jest trudniejszy, dla mnie drugi to jest pestka. Ale co ja robię? Po co ja okrążam ten toster walony? Powoli. Spokojnie. Toster. Trafiam. I lecimy kurde tutaj. Trafię. O. O. Teraz troszkę niżej. Nie zginę. I tutaj. Nie przeskoczę. Fuck. Okej, parasol. Tak, ma do powiedzenia tylko parasol. To słowo. Ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak mam to zrobić. W sensie, i byłem tam, nie? Skoczyłem na to najniższe i skoczyłem na to drewniane. I to drewniane mnie zabiło. Jak to mnie ma nie zabić w takim razie? Dlaczego wyskoczyłem w inną stronę, jak kliknąłem, że chcę wskoczyć w inną stronę, lol. Lol, naprawdę. Ta gra mnie zadziwia. A może ja do tego bym mógł od razu trafić? Bo wiecie co? Spróbuję tutaj. Wiecie, że mnie zabija takie coś. Ej, ja bez parasola nie dostanę się do tamtego miejsca. Do... wiecie czego? Do tamtego. Ja nie mam jak się tam dostać, słuchajcie, bez parasola. Jak mnie to zabija, to jak ja mam to zrobić? Jak mnie to zabija? No kurde, no bez kitu. Ja pierdzielę, zabiję się. Trzymam. No nie, no co tu się odwala? Bum bum. Nie! Ja piel. Boże. Trzymaj mnie. Ja. No kurde! Nie. Nie. Błagam was. Żyję. O. Ja walę, żyję. O. Żyj, ale mi dobrze. Jestem. Nie wiem, co zrobiłem. Puu! Już wiem, jak to zrobić. Gina. Wiem, jak to zrobić. Wiecie? Wy nie wiecie. Na barze wiedzieliście, że pięścia. Ale wiem, jak już to zrobić. Niestety. Kończymy to. Piwnicka i akt final, grande finale, niestety kończymy to. Let's go, jestem najlepszy w tym grze, nie? Jestem najlepszy w tym grze. Puu. Udaje się tutaj, robię to. To idzie do góry. Hmm.
ja byłem pewien, że to tak działa i to tak na pewno musi działać, ale... Co? Co kurde? Co kurde? Co ja mam zrobić? Jest sobie pstryczek. Dzień dobry. Jest sobie pstryczek, ale jak ja go pstryknę, to on mnie do góry nie zawiedzie. Tutaj idzie na dół. Faktycznie. Na dół. Bum. Tak. Ale czy ja zdążę tutaj zejść i wejść na to? No, przecież tak chyba nie mógłbym zrobić. Tak mi się wydaje. Chyba, żebym mógł. Cholercia, jednak nie. Nie mógłbym tak zrobić. Super, naprawdę świetnie. Jeszcze raz może? Może się uda, może mi się coś... Może mi coś nie wyszło. Nie mam pojęcia. Cholera! Ja... Nie. Ja się tak wkurzyłem w tym... Nie, już mam teraz takie wynerwienie totalne. Total. Nie, już. Ja nie wytrzymam. Ja tam idę teraz. No kur... Nie, ja nawet nie wiem, jak tam wskoczyć, rozumiecie mnie? Ja nie wiem nawet, jak tam wskoczyć. Jak tam wskoczyć? No kurde. Jak tam wskoczyć? Ale bez kitu, no. Pyk. Fuck! Nie wytrzymam. Słuchajcie, ja się przez chwilę najbardziej wkurzam przez ten akt, niż przez Brawla przez te 3 lata wszystkie. Bardziej się już wkurzam na to. Na ten akt właściwie. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego pierdzielonego aktu. Waliczko na ryj po prostu. No, co ja mam powiedzieć innego? Co? Super akt. Słuchajcie, fajnie, że doszedłem do tego etapu. Fajnie, że w ogóle przeszedłem trzeci akt. Myślałem, że nigdy go nie przejdę. Moje szanse były znikome. Ale przeszedłem. Fuck. Nie wiem, jak mi tu zamiast spadłem. Ja pierdzie. Czego? Co ja mam zrobić? Może jak to będzie z góry schodzić, co? To ja wtedy mam wejść na dół. Może tak to ma działać. Przetestujemy moją propozycję na działanie. Bum. Błagam, wejdź tam. Na dół teraz idzie? Czy do góry? Niestety na dół, a ja się lekko spóźniłem. Czy on dosyć szybko? Bardzo szybko. Do góry. Cholercia, ja tam się już nie dostanę, a więc jedyną opcją będzie... Co tu się odwala? Co tu się odwala? Ej, ale ja to długo przechodzę, nie? Pewnie ludzie to dopiero zaczynają z tą grą, łatwiej im idzie niż mi, nie? Pierwszy i drugi akt niby tak łatwo, a trzeci... Kurczę, 300 godzin, czwarty, tak jakby czwarty, finalny właściwie. To... Nie wiem, skakuje do gigantycznego testera i nie dostaje się do tej samej półeczki. Do dobrej półki. Dobra. Teraz czy to się teraz mi uda?
Definitywnie się nie udało. A byłem pewien, tak w 100%, że się uda. A może jest jakiś inny sposób na zabicie tego sąsiada? Może tam się nie muszę wcale zostawać? Wiecie, jak ja bym był zadowolony? Jakby tak było? Ale niestety chyba tak nie jest. Niestety, ludzie. Trzeba się przedostawać przez jakieś kable. Chociaż mam doświadczenie w tym akcie. Niestety. Że doświadczenie nie do przechodzenia tego aktu. Cholercie, ja zawsze muszę źle wyskoczyć, nie? Pomocy, weź mnie ze sobą, gościu. Weź mnie ze sobą. Hello. Słuchajcie, jakimś cudem tu wskoczyłem. Nie wiem jakim. No słuchajcie, naprawdę. Wskoczyłem tu. Bardzo fajnie. Udaje się do jakiegoś czegoś. Kurczę, chciałbym tędy spaść. Nie chcę próbować. Tędy też nie. Aha. Boję się spaść. Dzień dobry. Mogę wybić okno, moja ulubiona rzecz w tej grze. Dobra, a co za dźwignia? Co jest? O kurde. Pomocy, 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 pomocy. Parasolki spadły. Okej. Nie złapałem żadnej, a więc muszę tam się udać. Niestety, jeszcze raz. Bo muszę wskoczyć do takiego jednego miejsca. Wiecie? Chyba nawet wiecie jakiego. Bum. 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 Takie miejscówki z mentosami. O, właśnie tu. Stop. Muszę wycelować. Bum. Pyk. Bum. Muszę być ostrożny. Dostanę się tu bez problemu. Z parasolką. Mam mentoski. Mentoski, mentoski, mentoski.